rozmowę z panem premierem, głównie na temat sytuacji energetycznej, kryzysu energetycznego, kwestii związanej z węglem i jego dystrybucją, ale również oczywiście z kwestią, która spędza nam sen z powiek, a mianowicie cenami energii. Zacznę, drodzy Państwo, od węgla. Jak Państwo wiecie, my samorządowcy od samego początku stoimy na stanowisku, że to nie jest odpowiedzialność samorządu, kwestia zakupu i dystrybucji węgla. To jest odpowiedzialność rządzących. Ja ubolewam nad tym, że od miesięcy rząd się do tego nie przygotowywał, a mógł, dlatego że przecież wiadomo było, że coś się wydarzy w Ukrainie, a poza tym ta okrutna wojna trwa od wielu, wielu miesięcy. Natomiast dla nas najważniejsza jest oczywiście kwestia pomocy obywatelom. I od samego początku też o tym mówiliśmy, że jeżeli rządzący ten obowiązek na nas będą próbowali narzucić, to mimo, że nie zgadzamy się z filozofią, trzeba pomagać ludziom. W Warszawie oczywiście nie jest to problem wielki, dlatego że my mamy tych pieców węglowych około 4000. W związku z tym, jeżeli spojrzymy na te 3 miliony, które są w Polsce, to jest tylko promil tego zapotrzebowania, które mamy w Polsce, no ale też ludziom trzeba pomóc. Myśmy jako samorządowcy i podczas tego spotkania wtorkowego i podczas komisji wspólnej, ale ja również dzisiaj z panem premierem rozmawiałem o konkretnych rozwiązaniach, przede wszystkim o kwestiach transportu, dlatego że my nie możemy odpowiadać za transport węgla z portów. W związku z tym te ustalenia polegają na tym, że ten węgiel będzie dostarczany na składowiska, które będą w pobliżu miast i później my pomożemy w dostarczeniu go samym mieszkańcom. Rozmawialiśmy też o kwestiach ceny, rozmawialiśmy o kwestiach prawnych. Najważniejsze dla nas jest to, żeby pomóc ludziom, mimo że z tego typu filozofią przerzucania kolejnych obowiązków na samorząd się nie zgadzamy. Jeżeli chodzi o cenę energii, no od wielu, wielu miesięcy mówimy o tym, że trzeba pomóc obywatelom, ale również trzeba pomóc samorządom, no bo to też pomoc obywatelom, a mianowicie zapewnić im taką cenę energii wszystkim jednostkom, za które samorząd odpowiada, i szpitalom, i szkołom, i innym, i transportowi publicznemu, i wodociągom, i innym jednostkom samorządu, takie ceny, no, które pozwolą nam w kolejnych latach przetrwać ten kryzys, dlatego że, jak Państwo wiecie, te ceny absolutnie szaleją. Notabene ustalenie gwarantowanej ceny energii też będzie miało pozytywny wpływ na inflację. Tutaj oczywiście też diabeł tkwi w szczegółach, o tych szczegółach rozmawiamy, ale najważniejsze jest to, żeby pomóc zarówno odbiorcom końcowym, jak i również wszystkim jednostkom samorządu, bo to jest pomoc, kluczowa pomoc dla samorządów. Oczywiście, jak Państwo wiecie, my zaczęliśmy od siebie, a mianowicie wprowadziłem cały szereg decyzji, których celem jest oszczędzanie energii, ale cena energii jest tu absolutnie kluczowa, zwłaszcza dla tych mniejszych samorządów, gdzie ceny czasami sięgały 500, 600, nawet 1000% podwyżek. No i oczywiście te mniejsze samorządy mają jeszcze trudniejszą sytuację od nas, dlatego że nie mają oszczędzać na czym. Natomiast my oczywiście w tej bardzo trudnej sytuacji budżetowej miasta staramy się oszczędzać energię, ale również zagwarantowanie tych cen pomoże nam w tym, żeby utrzymać usługi miejskie na odpowiednim poziomie. Czy Warszawa jest w stanie zaoszczędzić te 20% energii? Na czym to oszczędzamy? To nie jest dokładnie tak, że 20% musi być zaoszczędzone po to, żeby ta cena mogła obowiązywać. To też wynika z tych rozmów z Komisją Europejską. Zarówno rząd je prowadzi, ja też o tym wczoraj rozmawiałem z komisarzem Timmermansem. Tu chodzi o to, że samorządy muszą pokazać wysiłek. Dam Państwu przykład. No, gdyby to miało być stosowane, to 80% w taki sposób dogmatyczny, no to na przykład metro warszawskie byłoby ukarane za to, że otworzyliśmy kolejne stacje. No bo wiadomo, że kolejne stacje, rozbudowa metra powodować będzie, że będzie większy pobór energii. Notabene chciałem Państwu przypomnieć, że my mamy w Warszawie i w metropolii 200 tysięcy Ukraińców, którzy korzystają z naszych usług. W związku z tym trudno tutaj byłoby zastosować takie jasne 20% cięcie energii, na przykład w transporcie publicznym. Natomiast konieczne jest, to jest stanowisko Komisji Europejskiej, konieczny jest wysiłek oszczędnościowy i my taki wysiłek oszczędnościowy w Warszawie podejmujemy. A to będzie 10% czy 20%, bo się pojawiają bardzo różne liczby. No to się okaże, my to dokładnie w tej chwili kalkulujemy i też jeżeli będziemy mieli tę cenę już jednoznacznie określoną, też konkretne rozwiązania w ustawie, no to wtedy będziemy mogli to dokładnie skalkulować.
dlatego że przecież dzisiaj musieliśmy funkcjonować w rzeczywistości, w której nie było ustalonej ceny. Na pewno zrobimy wszystko, żeby te oszczędności były jak największe, ale żeby one też były sensowne, żeby się one nie odbiły negatywnie na poziomie naszych usług czy na życiu mieszkańców. Ja bym w szczegółach, że ta maksymalna cena nie jest ustalona 800 zł, to jest z VAT-em, bez VAT-u, dowiedział się pan prezydent. Rozmawialiśmy o tym. Ja uważam, że ta cena powinna być niższa. O tym rozmawiałem z panem premierem. Natomiast to też zależy oczywiście od tego, skąd jest węgiel, z którego jest produkowana większość prądu. Wolałbym, żeby to był węgiel krajowy w 100%, wtedy ta cena byłaby niższa. To też jest oczywiście pytanie o przygotowanie się. No, można było się przygotować do tych problemów wiele, wiele miesięcy wcześniej, wtedy ta cena byłaby niższa. No o tym przez cały czas rozmawiamy. To też jest stanowisko zarówno samorządowców Komisji Wspólnej, jak i wszystkich korporacji samorządowych, że cena powinna być niższa, no ale ważne, najważniejsze jest to, żeby zapewnić nam pewność funkcjonowania i żeby ta cena była ustalona. Dzisiaj te rozwiązania mają wyglądać tak, że przede wszystkim rządzący mają ten węgiel zapewnić, bo to jest najważniejsze. My naprawdę nie wiemy, czy ten węgiel płynie, czy on będzie, w jaki sposób te potrzeby zostały zagwarantowane. Więc rządzący zapewniają węgiel, dowożą go na składy, czyli nie musimy go odbierać z portów, tak jak na początku to miało wyglądać, więc z tego się cieszę, bo to jest sensowniejsze rozwiązanie. Co więcej, dzięki też tym naszym postulatom samorządowym mamy wprowadzoną większą elastyczność, która może polegać na tym, że my możemy współpracować z firmami, które po prostu zajmują się tym profesjonalnie. I jeżeli chodzi o tę ostatnią milę, no to tutaj jesteśmy gotowi pomóc. W przypadku Warszawy, drodzy Państwo, no to zapotrzebowanie naprawdę nie jest wysokie. To są 4 pociągi. To jest to, czego potrzeba w Warszawie, to jest to, ile te spółki państwowe w Warszawie spalają w jeden dzień. Więc to nie jest rzeczywisty problem, duży problem, chociaż oczywiście tym ludziom, którzy tego węgla potrzebują, my jesteśmy zobowiązani im pomóc. Nie podoba mi się filozofia, natomiast najważniejsi są ludzie i dlatego rozmawiamy szczegółowo. Rozmawialiśmy na ten temat. Najważniejsze jest to, żeby zagwarantować cenę. Jeżeli rządzący chcą ją zagwarantować w inny sposób niż poprzez zrezygnowanie z VAT-u, to ja jestem w stanie tego typu rozwiązania rozważyć. Najważniejsze jest to, żeby ta cena była jak najmniejsza. Najważniejsze jest to, żeby, mam nadzieję, że rząd zapewnił ten węgiel po sensownej cenie. Najważniejsze jest to, żeby marże były niewysokie albo żeby w ogóle ich nie było. No i wtedy ta cena będzie jak najlepsza dla odbiorców końcowych, którzy na końcu przecież korzystają z tych usług, które zapewnia samorząd. Jak pan odbiera decyzję o odejściu ministra Szymańskiego? Drodzy Państwo, nie chciałbym robić ministrowi Szymańskiemu niedźwiedziej przysługi. Wypowiadając się. Okej. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Dobra.